Jednym z najciekawszych i co więcej najpraktyczniejszych dzisiaj zastosowań spółdzielczości to była i jest spółdzielczość budownictwa mieszkaniowego. Ja będę mówił o czasie bieżącym, czasie dzisiejszym, chociaż oczywiście doświadczenie tych pierwszych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego w okresie Polski międzywojennej jest tutaj podstawą do rozwijania dalszej naszej ekspansji w tej dziedzinie. Otóż dlaczego dzisiaj to jest tak istotne, opieram się na tym doświadczeniu warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. Otóż banki nie ufają deweloperom. Deweloper oczywiście może budować domy z mieszkaniami do wynajęcia, czyli rozwijać budownictwo czynszowe. Ale na to trzeba długoterminowego kredytu hipotecznego, ponieważ z czynszów nie da się tego spłacić ani w pół roku, ani w 3 lata, sprzedając mieszkanie. Cały ruch sprzedaży mieszkań jest nieporozumieniem odziedziczonym po PRL-u. Młodzi ludzie dają się nadal naciągać na to, a jest to rozwiązanie absurdalne, bo na własność na całym świecie, i tak było w Polsce, kupuje się, buduje się tylko wille i domki jednorodzinne. Mieszkania nie. Amerykanin zmienia miejsce pobytu w ciągu życia co najmniej 6 razy przeciętnie. I naturalnie dzisiaj też trzeba móc przenieść się tam, gdzie jest praca. Nie odwrotnie oczekiwać, że praca przyjdzie do miejsca zamieszkania danego młodego człowieka. Otóż budownictwo czynszowe wymaga długoterminowego kredytu hipotecznego 10, 12, 15 lat, żeby z czynszów można było spłacić ten kredyt udzielony. Mam nadzieję, że oczywiście nie będzie on tak obarczony aż tak wysokimi odsetkami, jak to się dzisiaj robi. Tak czy inaczej, to jest inwestycja, której nam dzisiaj przede wszystkim potrzeba i organizacja przyszłych mieszkańców jest wiarygodnym partnerem, ponieważ wiadomo, że oni nie uciekną, oni się nie przeniosą, nie zbankrutują. Każdy z nich potrzebuje mieszkania i te czynsze musi opłacać, jeżeli chce oczywiście w danym budynku mieszkać. Innymi słowy, spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego jest bardzo dobrym partnerem kredytowym. I tak było właśnie również przed wojną. Innymi słowy, nie składki samych przyszłych mieszkańców, tylko kredyt. Długoterminowy kredyt hipoteczny był podstawą rozwoju tego rodzaju budownictwa. Nam dzisiaj potrzeba nie 3 milionów mieszkań, tylko żeby dorównać standardom zachodnioeuropejskim, 5 do 6 milionów mieszkań. I oczywiście o powierzchniach nie 30 parę, 40 parę metrów, tylko o normalnych powierzchniach, rzędu 70 parę, 80 metrów kwadratowych, co najmniej. Jeżeli tak, to możemy przyswoić sobie tamte doświadczenia i myślę, że możemy to zrobić dzisiaj. No na pewno nie gorzej niż to było robione przed wojną, kiedy dopiero spółdzielczość budownictwa mieszkaniowego stawiała pierwsze kroki. No i naturalnie popełniała błędy, ponieważ brali się za to ludzie ogromnie ideowi, ale niekoniecznie doświadczeni w sprawach finansów.